Witamy serdecznie, Stowarzyszenie z Podniesioną Głową. Tutaj widzicie, jesteśmy przed Sądem Rejonowym dla Warszawy, Pragi Południe. Tak podsumujemy krótko nasz protest. Była dziś policyjna telewizja wezwana tutaj zapewne przez szefostwo tego sądu, żeby nagrać dowody na nas. No i wykorzystaliśmy to, Piotr, nie? Tak, bardzo dobrze się stało, ponieważ mieliśmy okazję dzisiaj, że tak powiem, hurtem złożyć zawiadomienie na wiele. Zawiadomienie o możliwości popełnienia wielu przestępstw. Przez wielu urzędników. Przez wielu urzędników, przez wielu sędziów, kuratorów. Także zrobiliśmy to hurtem za jednym zamachem. I tutaj też złożyliśmy taką obietnicę, że do następnych naszych tutaj protestów jeszcze lepiej się przygotujemy, ponieważ no, skoro policja nas nagrywa, no to damy od razu możliwość, żeby się zapoznali tutaj z tymi wszystkimi tematami, o których my mówimy, bardziej dokładnie. O, polecieliśmy też ze Stefanem Orzechem, bo uważamy, że mimo wszystko rodzina jednak w fazie poszukiwań nie powinna utrudniać tego. No i co? No, kuratorzy i prokuratorzy też im się dostało troszeczkę. Także no, cieszymy się w związku z artykułem 304 KPK. Złożyliśmy po prostu tutaj przed kamerą policyjną, przed technikiem, czyli jest pewne, że dobrze wszystko się nagrało. Właściwie poszło to do KRP 7 Warszawa, także przeciwko tym szubrawcom, którzy tutaj sądzą i niszczą polskie dzieci, niszczą nas. Poszło zawiadomienia, mnóstwo zawiadomień. Od dzisiejszego protestu każdy nasz protest jest z automatu zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa. Także teraz, tak jak wspomniałem, będziemy się bardziej szczegółowo przygotowywać i kolejny protest na przykład będzie dotyczył między innymi finansów sędziów i ich zeznań majątkowych, ponieważ nawet bardzo pobieżnie przyglądając zeznania podatkowe kilku sędziów z tego sądu z kilku lat, no mówiąc bardzo delikatnie, nie spinają się. I to nie mówimy, że tam się nie spina 10, 20, 30 tysięcy, to tam się nie spinają, szanowni widzowie, na przykład kwoty rzędu 600 tysięcy, 400 tysięcy. Skąd ta kasa? No. A czasami też nie to, że przybywa, ale czasami nagle ubywa. Nagle ubywa, tutaj Piotr stwierdził, że to może być lichwa, tak? Że pani sędzia na przykład wycofuje z 420 tysięcy z konta, no i pożycza później na procent. Bo nic nie przybywa, no bo jeżeli ktoś wycofuje z konta prawie pół miliona, no to przeważnie na zakup jakiejś ruchomości czy nieruchomości, a tam się nic nie pojawia, tylko kasa zniknęła, no to warto by było zweryfikować, na co zniknęła, a też skąd się wcześniej pojawiła, bo tak jak mówię, tutaj nieścisłości są w kwotach rzędu pół miliona, 800 tysięcy, także spokojnie. Takie jazdy, takie, tak się biedacy takie, bawią. Tak, takie cuda, no. Takie cuda w Sądzie Rejonowym do Warszawy, Pragi i Południe, na ulicy Teres Polskiej, zwanych... Wałami Teres Polskiej. Tak, zwanej w Warszawie, to miejsce jest zwane Wały Teres Polskiej. No i jeszcze oczywiście ta pani sędzia może się tłumaczyć, że no hazardem się zajmuje, tak? No ale jak się zajmuje hazardem, też nie powinna, bo... Niech się tłumaczy, zobaczymy, słuchajcie, my będziemy to monitorować, oczywiście będziemy tutaj zachęcali policję do tego, żeby się bardzo wnikliwie temu tematowi przyjrzała, zaangażowała też CBA, no bo słuchajcie, no jak takie kwoty się nie spinają, to CBA powinno jak najbardziej się tym zająć, tak. Zainteresować. A może, oni przegrywają, posłuchaj, sprawy w sądzie? Bo jak kaska się kończy, no to wtedy, wiesz, to zagrajmy o sprawę. No zobaczymy, nie? Zobaczymy. W każdym bądź razie sprawa jest rozwojowa. Fajnie, że ta policja tutaj nas zaczęła nagrywać. Myślę, że to też super. Policja bardziej nas to mobilizuje, żeby protesty i te zgromadzenia nasze były bardziej profesjonalne. I tak jak mówię, od razu wykorzystujemy to jako do zawiadamiania o możliwości popełnienia przestępstw przez sędziów, kuratorów sądowych tutaj z tego miejsca. Także do zobaczenia. Do zobaczenia za tydzień.